jest Czas Biznesu, Tomasz Słodki, witam Państwa bardzo serdecznie. Niezwykle inspirujący człowiek, Wojciech Orzechowski, dziś moim gościem. Dzień dobry, Wojtku. Dzień dobry, witam serdecznie Ciebie i wszystkich internautów. Coś z niczego to tytuł mojej książki, w której rozmawiamy. Jak stworzyć coś z niczego? No, nie jest to proste, natomiast myślę, że po to dostaliśmy umysły i po to jesteśmy kreatywni, żeby właśnie coś ciekawego wymyśleć, czy tam wymyślić. Ja nie jestem dobrym polonistą, natomiast co ciekawego, to w jaki sposób żyjesz, to jaki jest twój temperament, to jakimi ludźmi się otaczasz, może sprawić, że stworzysz coś z niczego. Po prostu wymyślisz, po prostu postarasz się i wtedy będzie okej. Okay. Z wieloma ekspertami, z którymi rozmawiam w książce, dochodzimy do wniosku, że takie czasy jak kryzys koronawirusa, czy w ogóle kryzysy, no, pamiętamy w 2008 roku spektakularne bankructwo jednego z głównych banków świata, spowodował, że wielu ludziom grunt zachwiał się pod nogami, no ale teraz koronawirus także. Co robić w takich czasach, w których przestajemy mieć stabilność i pojawia się kryzys? Ja myślę, że trzeba szukać szans, które taki kryzys przynosi, to znaczy już mieliśmy taką sytuację teraz przez ostatnie dwa miesiące, że wiele osób czekało na to, że będą jakieś spadki, obserwowali giełdę, obserwowali nieruchomości. Tak jak Warren Buffett powiedział, kupuj wtedy, kiedy na ulicach leje się krew. No ale tym razem ten scenariusz się nie sprawdził. Wbrew pozorom Polska znalazła się w pierwszej trójce krajów w Unii Europejskiej, które miały najmniejszy spadek PKB, czyli no, ten kryzys no, niby jest, niby wszyscy mówią, a jednak jeszcze go nie można odczuć, natomiast jest to czas na pewno, kiedy jeszcze dalej izolujemy się, jest to czas, kiedy siedzimy w domu. Ten czas można wykorzystać na naukę, można dokształcać się pod każdym względem, można pracować nad swoim ciałem, można pracować nad swoją kreatywnością, umysłem, umiejętnościami, a poza tym można też wymyślić taki biznes, który sprawdza się dzisiaj w tych czasach. Może to być biznes online, może to być doradztwo różnego rodzaju, może to być sprzedaż. Właściwie kiedyś ktoś mnie zapytał, co byś zrobił, gdybyś stracił wszystko i wylądował na bezludnej wyspie. Ja bym poprosił tylko o telefon, bo mając telefon, jakikolwiek produkt, z kim się ktokolwiek zmaga, żeby sprzedać, myślę, że byłbym w stanie sprzedać. Sprzedaż to jest nic innego jak podejmowanie setek prób po to, żeby coś raz wyszło, żeby ktoś powiedział tak. To jest tak jak z tymi telemarketingowcami, którzy dzwonią przez telefon, próbują ci coś wcisnąć. No oni wiedzą, że 200 razy usłyszą nie, albo raczej nawet jakieś gorsze epitety przez telefon, ale raz sprzedadzą. No i ja myślę, że to jest próba ćwiczenia różnego rodzaju zawziętości, szczególnie teraz w tych czasach, kiedy nie możemy wychodzić, kiedy znowu, znaczy no możemy, no ale kiedy się ukrywamy przed tym koronawirusem, kiedy izolujemy się. Zastanawiam się nad wieloma odnogami naszego biznesu. No zobacz, ja na przykład przez całe swoje życie tworzyłem bardzo dużo różnych projektów, opisuję je zresztą w książce. Robiłem festiwal muzyki reggae, robiłem magazyn, szkole, miałem swoje studio telewizyjne, robię filmy. I teraz, kiedy pojawił się ten kryzys, to nagle okazało się, że trochę w jednej odnodze biznesu zrobię, trochę w drugiej, trochę w trzeciej i nagle nie mam kryzysu w biznesie, wszystko funkcjonuje. Multifunkcjonalność to na dzisiejsze czasy dobry ruch? Słuchaj, no ja myślę, że każde udoskonalenie siebie, udoskonalenie swoich biznesów, dywersyfikacja biznesu, to no to jest to. Słuchaj, ja mam 23 przedsięwzięcia dzisiaj i po prostu w każdym mam tyle roboty, że po prostu nie wiem, w co ręce wsadzić. To mi oczywiście sprawia wielką frajdę, wielką przyjemność. Podróżuję po Polsce, odwiedzam ludzi, wspieram ich, motywuję, ale też buduję, sprzedaję, tworzę, bo i w internecie mamy firmę, która tworzy strony internetowe, więc jakby cały czas masa zajęć i to no, wymaga niesamowitego zorganizowania dodatkowo, żeby mieć jeszcze ten czas wolny, więc ta multifunkcjonalność jak najbardziej. Ja mam takie powiedzenie, to jest moja pierwsza zasada życiowa, jeżeli widzisz, że tracisz kontrolę nad tym, co się wokół ciebie dzieje, to znaczy, że idziesz właściwym tempem. Oczywiście nie próbujcie tego na autostradzie, bo samochodu nie można wprowadzać w poślizg, wtedy się traci na nim kontrolę, może to być niebezpieczne. Tego samego doświadczyłem na nartach w styczniu, kiedy chyba zbyt szybko pojechałem, straciłem równowagę no i złamałem nogę. To mogą być naprawdę skutki tego bardzo ciężkie, więc no, nad wszystkim trzeba trzymać kontrolę, natomiast jeżeli okazuje się, że nie masz gdzie rąk wsadzić, to znaczy, że idziesz właściwym tempem. Druga moja zasada jest taka, że jeżeli cokolwiek robisz, rób dwa razy szybciej, czyli zobacz, nie dość, że rozdwajamy się i troimy, no to jeszcze musimy dwa razy szybciej pewne rzeczy robić. I nawet jak ja teraz mówię dosyć szybko, to jesteśmy w stanie słuchaczom przekazać dwa razy więcej informacji. Ten widz dwa razy więcej skorzysta
Poza tym ten widz może nas odtworzyć z prędkością 1.4, 1.45, żeby nas jeszcze dobrze zrozumieć. I to wszystko sprawia, że po prostu nabieramy tempa. Trzecia moja zasada życiowa to oczywiście, jeżeli robisz cokolwiek, próbuj robić dwie rzeczy naraz. Nie wiem, czy zauważyliście, ale przez ostatnią minutę moje oczy uciekały. Gdzieś tam odpisywałem na SMS-a, próbowałem się jednocześnie skupić, żeby tutaj być dokładnie z tymi pytaniami, które zadajesz. No jest to trudne, ale można ćwiczyć, a przecież kobiety robią to na co dzień. Prasują, rozmawiają przez telefon, jeszcze oglądają serial w telewizji i wszystko czają, rozumieją, my faceci z tym mamy... I jeszcze trudność. Zarządzają firmą. Ale można to ćwiczyć, tak, jak najbardziej. A duchowość w tym wszystkim? Czwarta moja zasada jest taka, że otaczaj się specjalistami. Słuchaj, i ja tak publicznie wszystkim powtarzam, że trzeba mieć dobrego księgowego, prawnika i psychologa, który w czasach ciężkich będzie cię wspierał. Natomiast moi przyjaciele, którzy gdzieś tam ze mną tkwią w duchowości, mówią jeszcze, słuchaj, Pan Bóg i z Nim relacja to jest najważniejsza. Jeżeli masz Ojca, Boga, który może rzeczy niesamowite, to ty niczym się nie powinieneś przejmować. I to jest wspaniałe. Oczywiście nie wszyscy wierzą w Boga. Niektórzy medytują, niektórzy robią tam inne rzeczy, a niektórzy wręcz przeciwnie twierdzą, że tam no jest to w ogóle rzecz niedorzeczna. Jeszcze inni wierzą w szatana, ale z drugiej strony jak wierzą w szatana, to i muszą wierzyć w Boga. Więc no pytanie, kim się wspierasz? Ja wierzę, że... No wiesz, tutaj na ziemi mamy ojców, każdy z nas ma, no daj Boże, że macie ojca, no i ten ojciec może wam w jakiś sposób pomagać, wasz ten ziemski tutaj. No wyobraź sobie, że jesteś dzieckiem, które dorasta i twój ojciec jest w stanie ci wiele rzeczy załatwić, może ci załatwić pracę, wesprzeć cię w tym czy w tamtym, pomóc, nie? A teraz wyobraź sobie, że masz ojca wszechmogącego, który jest wszechmogący, miłosierny, kochany, który cię wspiera, któremu zależy na tobie. No więc jeżeli ja mam takie wsparcie, mogę prowadzić 23 biznesy naraz i wierzę, że te biznesy będą się rozwijać, bo jeżeli coś przegapię, jeżeli coś nie tak zrobię, to wierzę, że on mi pomoże. No i to jest niesamowite. A jak zarządzasz czasem przy tych 23 projektach? Zdałem sobie sprawę 2 lata temu, że doba ma 24 godziny i przy tych 24 godzinach, kiedy 8 godzin poświęcamy na czas i pracę, trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie, jak ci ucieka kolejne 8 godzin, no bo jeszcze trzecia część, 8-godzinna zarezerwowana jest na sen, więc pytanie, jak ci ucieka te kolejne 8 godzin. W tych kolejnych 8 godzinach możesz mieć czas na rodzinę, możesz mieć czas na duchowość, na to, żeby uprawiać sport, na to, żeby się rozwijać, uczyć, na to, żeby ewentualnie robić dodatkowe zajęcie i jeszcze poszerzać swój biznes, pracować dodatkowo, czy sprawiać, że dążysz do tego, żeby być niezależnym finansowo. Jeżeli masz to dobrze poukładane i wiesz, jak właśnie tym czasem zarządzać, że najpierw musisz robić rzeczy ważne i pilne, potem pilne, ale nieważne, potem znowu ważne, jeżeli sobie to segregujesz, jeżeli pilnujesz tego wszystkiego, to pozostaje jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, a mianowicie umiejętność delegowania zadań na inne osoby. Ja przy tych swoich 23 projektach wiele rzeczy pilnuję sam oczywiście, ale wiele projektów jest delegowanych, tak jak na przykład, nie wiem czy wiecie, ale organizuję największą w Polsce konferencję dotyczącą inwestowania w Polsce. Ona nazywa się Maraton Wiwn, już było 7 edycji. Nad tym projektem czuwa Michał Gutowski i on wszystko od początku do końca spina, ja mu ufam. On jest facet w porządku, jest lojalny. Tak samo mamy wydawnictwo i nasze czasopismo Strefę Nieruchomości. Właśnie obchodzimy rocznicę, 10 numer już, który można nabyć oczywiście w Empiku, in Medio, Ruchu, w naszym sklepie Rentiera. Nad tym wszystkim czuwa Aneta Nagler. Jeżeli chodzi o strony internetowe, hosting, pozycjonowanie, czyli moją markę go3.pl, tam mam 2 pracowników, którzy od 20 lat są ze mną. To jest no niesamowite, że w ogóle tyle wytrwali, oni ze mną, ja z nimi, ale to doświadczenie sprawia, że mogę delegować na nich właściwie większość obowiązków i oni tam czuwają. Znowu mam no, firmę szkoleniową. Tutaj staram się sam, ze względu na to, że prowadzę mentoring, a więc muszę być z tymi uczestnikami w większości przypadków osobiście i rozmawiać z nimi, ale cały marketing i w ogóle obsługa tego wszystkiego znowu jest powierzona w ręce innego Michała, Michała Dudkowskiego oraz mojej asystentki Zuzanny, więc no, oni sprawiają, że ten biznes funkcjonuje. No i teraz dalej, kredyty, niezależnie czy sobie spojrzymy na kredyty, czy na agencję nieruchomości, każde inne przedsięwzięcie. Mamy 6 projektów deweloperskich w ramach www.100kamienic.pl. Te projekty deweloperskie nad tymi 6 czuwa Tomasz Góra, tak operacyjnie pod tym względem. To jest człowiek znowu wspaniały, lojalny, pracowity, sumienny. W Bydgoszczy mam nieruchomość, którą wydelegowałem w ręce Kamila Wronko. To jest były żołnierz zdyscyplinowany, który zarządza tym najmem. Ja o nic się nie muszę martwić, tylko podejmuję decyzję, podpisuję papiery. Czyli umiejętność delegacji to jest naprawdę niesamowita sprawa, żeby wybierać ludzi,
do zespołu, ale do tego też potrzebna jest oczywiście umiejętność nawiązywania relacji. Ja w swoich takich testach osobowościowych wypadłem jako team leader, team builder, czyli osoba, która buduje te zespoły, która przyciąga ludzi do siebie, jestem ekstrawertykiem, bo te wszystkie umiejętności sprawiają wraz z błogosławieństwem Bożym, że faktycznie jest to poukładane i działamy. Chciałbym tylko zaznaczyć, że nie jestem perfekcjonistą, więc częściej najpierw działam, potem myślę i udoskonalam pewne rzeczy, ale raczej nie jest tak, że dopracowuję to dla maksa i to dopiero idzie w świat, tylko raczej staram się, jeżeli już coś jest i mam na to pomysł, realizować, a później dopiero udoskonalać. Nieruchomości, pasywny dochód, czy jednak też trzeba się napracować? Oczywiście, trzeba się napracować. To nie jest tak, że samo wszystko wpada. Wiele osób ma marzenia, żeby stać się wolnym finansowo. Ja mam taką strategię, można ją zobaczyć pod adresem www.najlepszastrategia.pl, gdzie opowiadam, jak startując z 30 tysiącami dojść w ciągu 6 lat do kapitału 2-milionowego, potem zainwestować go w nieruchomości. No i jeżeli uda ci się wynająć w stopie 9% rocznej, to masz 15 tysięcy przychodu pasywnego co miesiąc, a to już jest wystarczający kapitał, żeby żyć spokojnie i wolno. W ogóle to jest moja misja, żeby pokazywać ludziom, jak można dojść do takiej wolności finansowej. Przez ostatnie 5 lat co najmniej 6 osób pod moim okiem tą wolność finansową osiągnęło, 40 pozostałych przekroczyło swój pierwszy milion, więc są na dobrej drodze, a ponad 700 zrobiło pierwszego flipa pod moim okiem, więc to też jest sukces niesamowity, ale to wszystko zależy od uczestników, którzy działają i którzy chcą, właściwie oni chcą zmieniać swoje życie i do przodu. Więc nieruchomości jak najbardziej mogą służyć nie tylko do powiększenia biznesu, ale do tego, żeby się stać wolnym finansowo. Bardzo dziękuję, Wojciech Orzechowski. To jeśli pozwolisz, to teraz puścimy film, który nagraliśmy, pamiętasz kiedy? Z 2 lata temu? 2-3 lata temu w moim studiu? Myślę, że tak, i on dotyczył właśnie tej książki, która tutaj jest, mojej książki z Radia Nieruchomości. To zobaczmy. Bardzo dziękuję, Wojciech Orzechowski. Dziękuję serdecznie, pozdrawiam wszystkich. Książka na Nowy Rok i nasz gość. Witam cię bardzo serdecznie, Wojciech Orzechowski, WIWN, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, mentor. Dzień dobry. Dzień dobry, witam wszystkich. I autor książki Zarabiaj na nieruchomościach. Tę książkę, o tej książce dziś będziemy rozmawiali, ale nie tylko o niej, bo dzisiaj wyjątkowy dzień. Tak, dzisiaj wyjątkowy dzień, bo i z drukarni już świeżutka, cieplutka wychodzi druga książka. Właściwie to duży problem mieliśmy co do tytułu. W każdym razie jest wszystko o obrocie nieruchomościami, 200 pytań, na które odpowiadam, 200 pytań, które się przewinęło przez ostatnie webinary, 200 pytań najczęściej powtarzanych, co zrobić, żeby kupić, wyremontować i sprzedać z zyskiem mieszkanie. Jesteś twórcą unikalnego programu szkoleniowego warsztatów inwestowania w nieruchomości WIWN, ale zacznijmy od publikacji Zarabiaj na nieruchomościach. O czym jest ta publikacja? No, już 3 lata nam się sprzedaje. Podręcznik właśnie opowiadający o tym, jak można inwestować w nieruchomości, ale to typowy, bo troszeczkę inaczej niż szkoleniowcy inni uczą, to jest właśnie biznes polegający na kupnie, wyremontowaniu, dobrze, w dobrym standardzie, wyremontowaniu i sprzedaży, tak, żeby zarobić. To jest część pewnego programu, takiej strategii, którą wymyśliłem, a jakby ona pozwala zwiększać kapitał, który posiadamy. Kiedy postanowiłeś napisać tę książkę? W 2014 wyjechałem do Włoch. Nieruchomości i biznes sprawiły, że stałem się wolnym finansowo. I tam, kiedy moje dzieciaki chodziły do szkoły, okazało się, że jesteśmy uziemieni, że to nie jest tak fajnie. Kiedyś to sobie trochę inaczej wyobrażałem. To prawda, we Włoszech mieszkaliśmy nad morzem i było ciepło i były fajne warunki, ale jednak wokół domu zbyt dużo tych obowiązków. No i one mocno nas przytłoczyły. Siedzieliśmy i właściwie dzień za dniem mijał, bo chłopaki dosyć późno ze szkoły wracali i nie można się było nigdzie wyrwać. I w pewnym momencie odwiedził mnie kolega Piotr z Warszawy, zresztą tu niedaleko mieszka, Krucza, więc bardzo bliziutko, i powiedział: Wojtek, słuchaj, brzuch ci rośnie, trzeba byłoby, żebyś zaczął dzielić się wiedzą, bo masz fajną. A ja już 11 lat doświadczenia w inwestowaniu w nieruchomości i stwierdziłem, że spiszę całe swoje doświadczenie i tam nie ma faktycznie lania wody. 6 tysięcy książek poszło nam w ciągu 3 lat i naprawdę bardzo dobre opinie. Kto powinien zainteresować się tą publikacją? No i każdy, kto ma troszeczkę pieniędzy na koncie, leżą być może na lokatach bankowych albo inwestowane są na bardziej ryzykowne instrumenty, takie jak no może na giełdzie albo na Forexie, gdzie tam bardzo łatwo, szybko można stracić. Tutaj nie, tutaj jest bardzo bezpieczne lokowanie. Jeżeli chcemy kupić, ale niekoniecznie kupić i wynająć, żeby te pieniądze gdzieś tam powolutku pracowały, ale kupić po to, żeby powiększać swój majątek, bo dzisiaj mieszkania bardzo fajnie się sprzedają i fajnie można na nich zarabiać. Co unikalnego czytelnik może dowiedzieć się z tej książki?
Jest to kontynuacja myśli, tak jak wspomniałem na samym początku, strategii, która pozwala wyjść od 30 tysięcy, czyli jeżeli masz 30 tysięcy, które gdzieś tam spokojnie leży na koncie i masz zdolność kredytową, to w połączeniu te dwa elementy mogą sprawić, że to 30 tysięcy będzie przerastać ci w 100% rocznie, czyli podwajamy ten kapitał rocznie. I tu jest zaczątek tych informacji. Tak, inwestycją w nieruchomości? W nieruchomości. I no, przez ostatnie 3 lata ja przeszkoliłem około 400 uczestników, kupiliśmy ponad 250 mieszkań. I łączne zyski na tych mieszkaniach to jest około 6,5 miliona i faktycznie uczestnicy tych moich szkoleń pokazują, że jak najbardziej to, co ja zrobiłem, jest także możliwe w zastosowaniu w życiu zwykłego człowieka i można to powiadać. No właśnie, opowiadasz o strategii inwestowania w nieruchomości, ale tak naprawdę o co chodzi? Co to jest? Jest to pewien program, od którego zaczynamy, czyli tak, obrót nieruchomościami to jest narzędzie do pomnażania kapitału, a wszystko po to, żeby docelowo zbierać 2 miliony, kupić wtedy nieruchomości, które będziemy wynajmować, ale 2 miliony zainwestowane w nieruchomości przy 9% stopie zwrotu dają nam 15 tysięcy co miesiąc przychodu i to jest takie miłe, kiedy nie musimy pracować, te nieruchomości są, a co miesiąc 15 tysięcy wpływa ci na konto. Na co potencjalny inwestor powinien zwrócić uwagę podczas swoich inwestycji? A no właśnie, o i tutaj jest odpowiedź na to pytanie. Mamy tam poruszone 3 płaszczyzny. Pierwsza to jest nauka liczenia. Taka nauka, która sprawia, że w dniu zakupu, w dniu inwestycji ty już wiesz, ile zarabiasz na nieruchomości. Jeśli nie zarabiasz, to nie kupujesz. Czyli nauka liczenia to jest pierwsza płaszczyzna. Czyli przed liczymy przed. I wiemy tak. W dniu kupna, ile zarabiamy. Dokładnie. Czyli to jest jakby cały klucz. No tak, ale ktoś może teraz, ktoś, kto nas ogląda, powiedzieć, no dobra, ale jak to? Kupuję nieruchomość i już zarabiam na niej, ale wziąłem kredyt na przykład. Mam te 30 tysięcy, tutaj biorę kredyt i co, i zarabiam? Tak, kupujemy, bierzemy kredyt, razem posiłkujemy się, robimy remont, na remont też jest ten kredyt wzięty, a następnie przy sprzedaży pieniądze, które pochodzą od kupującego, część ich wraca, żeby spłacić kredyt, część wraca nam na konto z zainwestowanego wkładu, a za tym pozostaje zysk. No i to jest fajna sprawa. I to jest nauka liczenia. Druga płaszczyzna to są cechy nieruchomości. Ja wyróżniam 60 cech, niektóre z nich są podane w książce, które mają wpływ na wartość nieruchomości. Niektóre zawyżają wartość, niektóre zaniżają, niektóre mogą sprawić, że stanie się ona bublem na rynku. I trzecia płaszczyzna to są wszystkie kwestie prawne, czyli jak inwestować, żeby nie kupić bubla prawnego. Wojciech Orzechowski cały czas w naszym studiu. Rzućmy okiem na twoje slajdy. To jest ewenement, bo to jest symulator inwestowania w nieruchomości w postaci gry planszowej. Nie wiem, czy grałeś kiedyś w Cashflow? W Cashflow nie, ale grałem w Eurobiznes. Oczywiście. Albo Monopoly. Mm-hmm. No to te gry z moją nie mają nic wspólnego. To jest w ogóle unikat, czyli jest to przeniesienie tego... Ale co, zrobiłeś grę? Zrobiłem grę. Grę planszową, gdzie pokazuję, jak inwestować w nieruchomości. To jest bardzo, bardzo fajna przygoda. Robimy takie rozgrywki w terenie, w miastach wojewódzkich. Można, słuchacze mogą sobie wejść na stronę terminarzgrarentier.pl i tam zobaczyć sobie, gdzie, kiedy robimy rozgrywki, można sobie zagrać taką grę. Ciekawe. A to jest logo warsztatów. No właśnie, warsztaty inwestowania w nieruchomości. Warsztata to też taki unikalny program, ponieważ ja prowadzę za rękę przez ten proces inwestycyjny, czyli uczestnik, który się decyduje na warsztaty, szkolenie trwa rok, przekazuję mu pełnię wiedzy, materiały i wiedza jest tak przygotowana, że on po szkoleniu już właściwie nie może zadać żadnego dodatkowego pytania, a potem idziemy w teren, poszukujemy nieruchomości, analizujemy, kupujemy, remontujemy, sprzedajemy. To jest cały cykl, który od 6 do 12 miesięcy wymaga. I to jest właśnie to, czyli nie weekendowe szkolenie, gdzie się zostaje samemu po nim, a cały program. Sporo ludzi. Sporo ludzi, to jest akurat sala na 500 osób, a teraz 13-14 w Łodzi mamy największą konferencję w Polsce dotyczącą inwestowania w nieruchomości. Na 1000 osób, a i 200 online już wykupiło bilety w Auli Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, gdzie będziemy 2 dni rozmawiać o nieruchomościach i będą bardzo fajne postaci. maratonwiwn.pl. Jeżeli sobie wejdziecie, można zobaczyć program. No bilety są wyprzedane, ale jeszcze online można się złapać. O, i właśnie tu na żywo, tak, to jest maratonwiwn.pl. Maraton w styczniu, którego dnia? 13-14, czyli sobota, niedziela, 1000 osób w jednym miejscu w Łodzi. Niesamowite wydarzenie, nie sądziłem, że to się aż tak rozrośnie, aż do rangi właśnie największego wydarzenia dotyczącego nieruchomości w Polsce. Także zobaczymy, jakie to będzie doświadczenie. Wojciech Orzechowski, mentor WIWN, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Bardzo dziękuję ci za spotkanie. A wszystkich, którzy są zainteresowani inwestowaniem w nieruchomości, odsyłamy do tej publikacji. To bardzo fajna książka na nowy rok. Dziękuję super, ci za spotkanie. Dziękuję serdecznie. Cały czas na żywo w internecie oglądacie program Przedsiębiorcy, książka na nowy rok. Zastanawiam się, Tomek, co tam nas teraz czeka. Sernik? Będzie sernik? Mamy sernik? Jakbyś dał Alkowi znać? Mamy tam jakiś sernik?
Mamy. No dobrze, to słuchajcie, zobaczcie teraz, jak o sernikach opowiadała Ewa, która była gościem w naszym studiu niedawno i specjalnie dla mnie i dla naszej całej ekipy przygotowała sernik bez jajek.